Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o systemie DLM bądź DLB, a jest to system, który zabezpiecza nasze sieci przed przeciążeniami w przypadku, gdy ładujemy nasz elektryczny samochód. Zapraszamy. DLM to skrót od Dynamic Load Management. U innych producentów nazywa się to Dynamic Load Balance czasami. Jest to system, który zarządza mocą sieci, do której podłączona jest ładowarka samochodów elektrycznych. Dla przykładu, moc przyłączeniowa naszego budynku to 20 kW i ładujemy nasz samochód z mocą zadaną 20 kW, bo sola umożliwia do 22 kW ładowanie prądem zmiennym. A po drugiej stronie budynku ktoś chce skorzystać z kuchni indukcyjnej. Co wtedy? Teoretycznie powinno nam tę sieć, kolokwialnie mówiąc, wywalić i przerwać jej pracę. No właśnie po to jest DLM, który skutecznie obniży moc ładowania samochodu o tę wartość, z której korzysta używane urządzenie elektryczne na drugiej stronie domu na przykład. Zilustrujemy to Państwu. Ładujemy ten samochód z najwyższą mocą, jaką może przyjąć bateria, czyli 22 kW. Włączamy po drugiej stronie budynku kuchenkę indukcyjną i obserwujemy na autorskiej aplikacji na telefon bądź tradycyjnie na wyświetlaczu, jak moc ładowania obniża się o wartość, z której ta kuchenka korzysta. Nasza sieć jest bezpieczna.